No musimy pamiętać też o tym, że sama pierś jest o tyle fajnym organem, który możemy, znaczy elementem, który możemy sobie sami też sprawdzać, tak? Czyli palpacyjnie możemy sobie tego guza w jakimś tam stopniu znaleźć, chyba że jest bardzo głęboko. Natomiast jest na pewno łatwiej wykrywalny przez samego siebie niż na przykład rak płuc, to już narządów wewnętrznych. Tak? Mhm. A powiedz mi, Karo, czy ty sama znalazłaś guza u siebie, czy to były badania jakieś, na które poszłaś i się okazało akurat? Tak naprawdę zaczęło się od tego, że znaleziono, moja pani endokrynolog znalazła mi torbiel w piersi. Mhm. Ona była nakuta cienką igłową, było czysto. Standardowa procedura. Jasne. Natomiast po pewnym czasie zaczęło mnie to uwierać, w związku z tym, że torbiel pracuje, ona się trochę wchłania, trochę się powiększa, w zależności też od tego, co się dzieje hormonalnie w ciele kobiety. Cały czas byłam pewna, że ona się powiększa, a tak naprawdę okazało się, że pod tą torbielą schował się po prostu guz, który był bardzo agresywny i bardzo szybko rósł. W momencie diagnozy on miał już 4 cm, więc był bardzo duży. To jest, rozumiem, że bardzo duży guz. Bardzo duży. Na łatwo.